Wydarzeń. Monika witam Państwa. Koszalnicy przedsiębiorcy zrzeszeni w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej pojechali do Neubrandenburga na Polskie Dni Gospodarcze. O szczegółach tej wizyty i o efektach porozmawiam dziś z Piotrem Huzarem, prezesem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, na czyje zaproszenie pojechaliście do Neubrandenburga? Do Neubrandenburga pojechaliśmy na zaproszenie IHK Neubrandenburg, czyli Lokalnej Izby Gospodarczej i to oni nas zaprosili. Wy też byliście już wcześniej tam, prawda? To było spotkanie zorganizowane przez też koszalińską spółdzielnię mieszkaniową przy lesie, która współpracuje z tamtejszą spółdzielnią mieszkaniową. Tak, od wspólnego wyjazdu ze spółdzielnią przy która współpracuje z spółdzielnią Nojwoba z Nojbrandenburga, zaczęły się, można powiedzieć, od nowa relacji pomiędzy Izbą Koszalińską a Izbą w Nojbrandenburgu, ponieważ na miejscu okazało się, że na początku lat 90. było podpisane porozumienie pomiędzy naszymi izbami, natomiast gdzieś w międzyczasie ta na współpraca... Na tym porozumieniu, na podpisaniu się skończyło ta współpraca yy, chyba? Tego nie wiemy, ponieważ... Ja wtedy, aż, moja pamięć aż tak daleko nie sięga, natomiast na pewno ta współpraca w pewnym momencie przygasła. Yy, nadarzyła się okazja dzięki tutaj spółdzielni przyjaźnie panu prezesowi. Yy, Wspólnego wyjazdu skorzystaliśmy i, i od dwóch lat, praktycznie po tamtym momencie, już stale współpracujemy z Izbą z Neubrandenburga. Nie zmarnowaliśmy tej okazji. Proszę powiedzieć, jakie firmy zrzeszone w Izbie zdecydowały się na wyjazd do Neubrandenburga? W wyjeździe brało udział osiem firm zrzeszonych w Koszeńskiej Izbie Przemysłu Handlowej. Postaram się alfabetycznie wymienić. Była to firma Arkas Sianowa, firma, która zajmuje się produkcją i sprzedażą armatury sanitarnej i wszelkiego rodzaju urządzeń z tym związanych. Była to firma Air Transfer, firma, która przewozi ludzi na lotniska i nie tylko, i też biznesmenów w luksusowych warunkach. Była to firma Wypisz Wymaluj, agencja Social Media. Jest to firma, która zajmuje się reklamą w internecie. Była to firma Ekowodrol, firma zajmująca się kompleksowym wykonawstwem oczyszczalni ścieków m.in. od projektu do wykonania. Również była z nami firma Monolit, grupa Monolit, to jest grupa firm, która między innymi zajmuje się, jest w branży obróbki stali, spawania, czyszczenia wysokościowego budynków i wiele, wiele innych. Również firma Poloninter, Wojciech Nawracała, to jest Wojciech Nawracała, firma zajmująca się pomocą firm... Innych w kontaktach pomiędzy można to powiedzieć wschód zachód tak czyli, czyli wspiera firmy w wychodzeniu na rynki zagraniczne i zachodnie, i wschodnie. Również firma BMP szkolenia, Jemcha Informatyka to jest jedna osoba te, te firmy reprezentująca bezpieczeństwo danych, wsparcie IT, ale też szkolenia. Była to również firma Windhunter, firma e, Akademia Windhunter. Jest to jedna z pierwszych w tej części Europy profesjonalnych e, akademii, która szkoli pracowników na potrzeby w branży wiatrowej. Posiada niezbędne certyfikaty i również e, dodatkowe, e, bardzo profesjonalne. Proszę powiedzieć, jak to spotkanie w Neubrandenburgu wyglądało e, i kto jeszcze oprócz firm z Polski w nim uczestniczył? Spotkanie, można powiedzieć, dzieliło się na dwie części. Taką część oficjalną, gdzie w sali około 150 osób zebrało się, aby wysłuchać prezentacji zaproszonych gości. Głównie była mowa o doświadczeniach firm niemieckich ze współpracy z polskimi firmami i z inwestowania w Polsce. Około, tak jak powiedziałem, na 150 50 osób, w tym przedstawiciele też organizacji otoczenia biznesu, ale w dużej mierze przedsiębiorcy i polscy i niemieccy. Byliśmy tam dość silną reprezentacją, jeżeli chodzi o koszalin, ale taki też nasz był cel i mój osobiście, ponieważ ja też wygłosiłem swoją prezentację, opowiedziałem zebranym o koszalinie, o naszej izbie, o możliwościach współpracy. Zaprosiłem. Celem było uświadomienie przedsiębiorcom niemieckim z Neubrandenburga i okolic, że, że w województwie zachodniopomorskim też jest, co prawda trochę dalej od Szczecina, ale też jest ciekawe miasto i ciekawe miejsce do współpracy, jest to Koszalin. Przedstawiłem, jakie tutaj branże są silne, na jakich kontrahentów szukać. Też troszkę opowiedziałem o strefie ekonomicznej tutaj, ponieważ jest otwarta na inwestorów. Z kolei... Ważnym punktem były takie bezpośrednie rozmowy przedsiębiorców polskich i niemieckich. Tak, i to jest właśnie ta druga część spotkania, i w gruncie rzeczy nam bardzo mocno na tym zależało, i głównie o to chodziło. Później odbyły się rozmowy kooperacyjne zorganizowane przez stronę niemiecką, polskich i niemieckich przedsiębiorców. Wysłaliśmy wcześniej listę firm, które wezmą udział w delegacji i strona niemiecka na podstawie tego dobrała partnerów do rozmów. Natomiast prawda jest taka, że w kuluarach, czyli odbyło się mnóstwo nieplanowanych rozmów, które już Teraz, no wiem, i proszę że... powiedzieć, jakie są efekty? Czy już? Tak, yy, są efekty. Yy, tak się złożyło, że ja prosto z, z Niemiec pojechałem do Warszawy, ponieważ tam obowiązki w Krajowej Izbie Gospodarczej wzywały, ale yy, praktycznie dwa dni później już dostałem telefon, że jeden z przedsiębiorców już powrotem był w Neubrandenburgu. Yy, Koszalińscy przedsiębiorcy dostali kilku z nich, dostało zaproszenie tam już, żeby w takich spokojniejszych warunkach porozmawiać o współpracy. Mamy, mamy wspólne tematy. To, co nas może nie tyle zaskoczyło, ale było takie, warto o tym powiedzieć. I to się przewijało podczas prezentacji innych niż moja, że Niemcy bardzo pochlebnie wypowiadają się o nas, o Polakach, o przedsiębiorcach polskich, o, o pracownikach, jako o fachowcach takich naprawdę godnych współpracy i godnych zaufania. I to y, dobrze nas postrzegają i to y, było bardzo budujące. Czy planujecie rewizytę? Niemieckie firmy przyjadą do Koszalina? My już tak się od jakiegoś czasu odwiedzamy, tak? Tak jak powiedziałem, dwa lata temu my byliśmy tam. Natomiast rok później przedstawiciele niemieckiej izby byli w Koszalinie. Odwiedziliśmy wspólnie kilka koszalińskich firm. Troszkę puenta była taka, byli bardzo zszokowani, bo. Każda firma, którą odwiedzili, zaczęła swoje funkcjonowanie w garażu, można powiedzieć, a odwiedzali firmy, które i po 250 osób zatrudniają. Doszli do wniosku, że żeby mieć sukces, to trzeba zacząć od wynajęcia garażu w Koszalinie. Teraz my byliśmy tam cały czas, jesteśmy kolokwialnie mówiąc na łączach, mailujemy ze sobą, rozmawiamy. Niewykluczone, że... Teraz jakieś wspólne wydarzenie odbędzie się w Koszalinie, natomiast o konkretach w chwili obecnej nie rozmawialiśmy. Będzie to potrzeba chwili zapewnej. Na pewno jesteśmy otwarci na współpracę z Izbą z brandenburga ale też z przedstawicielami Niemiec, żeby tą współpracę polsko-niemiecką animować, bo taka jest nasza rola. Przepowiedzieć, coraz więcej firm chce współpracować. Z zagranicznymi przedsiębiorcami? Tak, oczywiście. Firmy rozwijają się, szukają kolejnych ścieżek rozwoju. Dużo firm z Koszalina współpracuje już od i nawet bardzo dawna jest na rynku niemieckim. A dużo firm w chwili obecnej właśnie postanowiło podjąć ten krok. Klimat w ich ocenie temu sprzyja. Otwierają też Spółki niemieckie tam na miejscu. Wtedy jest troszkę łatwiej robić tam biznes. Tak więc to jest, można powiedzieć, już można zauważyć pewien trend, ale nie tylko Niemcy, bo, bo są też inne kraje, z którymi warto współpracować. Koszaniska Izba Przemysłowo-Handlowa od ponad 25 lat wspiera przedsiębiorców. Proszę powiedzieć, ile firm w tej chwili należy do Izby? Czy ta liczba się zwiększa? Jak to wygląda? Dokładnie na ten moment w firmie jest 90, liczba się zwiększa sukcesywnie. Przedsiębiorcy zauważają nasze działania i chcą przyłączać się do poszczególnych działań, do nas uczestniczyć w tej grupie przedsiębiorców wspierających siebie nawzajem. Tak więc można powiedzieć, że stały rozwój Izba, izba przeżywa. Hmm. W jaki sposób pomagacie przedsiębiorcom oprócz organizowania, na przykład takich wyjazdów jak do Neubrandenburga? Organizujemy też yy, wszelkiego rodzaju szkolenia, jeżeli jest taka potrzeba, bądź sami staramy się. Wyszukiwać takich ciekawych tematów. Nie jest łatwo trafić jednym działaniem we wszystkie firmy, żeby były zainteresowane, natomiast staramy się. Izba to też jest taka platforma do wymiany doświadczeń, do, do, do kontaktów, do współpracy. Tak więc staramy się, żeby dzięki członkostwie, członkostwu w Izbie Przedsiębiorcy. Zaczynali ze sobą współpracować i wymieniali się doświadczeniami i to się dzieje i, i, i to da się zauważyć. Interweniujemy też już w konkretnych sprawach i konkretnych członków, ale też dla dobra wszystkich. Ostatnio też zwróciliśmy się z takim oficjalnym pismem do Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszejnie w sprawie problemów, jakie mają przedsiębiorcy z legalizowaniem pobytu pracowników tak sobie... za granicy, tak, a tutaj głównie Ukraińców. Już wiemy, mamy informację, że, że, że coś tam w tym temacie się pozytywnego ma zadziać. Mnóstwo takich drobnych spraw, których na, to znaczy drobnych, to nie są drobne sprawy, ale takich, których na co dzień nie widać. Na... Z którymi borykają się przecież. Tak, tak. Czasami problem można rozwiązać, Jednym telefonem można powiedzieć, choćby nawet mając wiedzę, że ktoś już tym problemem się zmierzył i go rozwiązał i, i, i zaaranżować spotkanie, a czasami trzeba, trzeba już nazwijmy to zainterweniować w sposób bardziej. Mhm. Inny, jeszcze jedna stanowczy. rzecz na zakończenie, o której ważnej, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, przynależność do izby niemieckiej jest obowiązkowa. U nas dobrowolna. Tak, izba w Neubrandenburgu, o której mówiliśmy i gdzie byliśmy, ma około z tego, co ostatnio Pan Prezes mówił, 25 tysięcy członków, ponieważ każdy musi być członkiem Izby. Tak? Natomiast no, u nas firmy, które chcą, to składają deklaracje członkowskie i, i stają się członkami izby. Jest to zupełnie inaczej. Natomiast to, co nas wyróżnia względem Niemców i oni tak bardzo byli tym wręcz zafascynowani, że my po prostu w izbie znamy każdą firmę. Tak? U nich to jest niejednokrotnie pozycja na liście 25 tysięcy firm. Zapłaca na składkę? Tak. U nas to jest firma, którą my znamy, wiemy co robi, możemy w każdym momencie polecić ją, opowiedzieć o niej i tym podobne. Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę dalszego rozwoju, dalszych owocnych kontaktów zagranicznych i nie tylko. Dziękuję bardzo, Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.